Włączmy kamerę tutaj. Okej, okay, hey, the screen that looks like... O, masz! Trinity? Ale mi czas przyspieszyło. Trinity! Czas na grzbogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sexy Brutal. Moi drodzy, nie wiem dlaczego startujemy w tym miejscu. W sumie tak naprawdę po tym jak wziąłem save gry, to tak naprawdę tu mi się pokazała... tu mi się od razu pokazało to. Ale okej. Okay. Nie mam z tym większego problemu, bo i tak tutaj będziemy latać, i tak tutaj będziemy latać tak naprawdę. Mhm, więc proszę bardzo. I chciałbym przede wszystkim ten zegar tutaj zapisać sobie. Żebyśmy tutaj, moi drodzy, mieli zapis właśnie dzięki masce Sixpensa. I cóż, przydałoby się przede wszystkim mi zdobyć jakiś tutaj dostęp do czegoś nowego. Tak więc, chodźmy tutaj w tę stronę najpierw. I zobaczmy, czy my możemy przejść przez te drzwi, bo tutaj nas jeszcze ani razu nie było. Tak, nie było. I mamy kartę, 7 tego. Everything is odd and covered in sheets. Okay. The room is full of items and memories that someone else seems to be trying to forget and ignore. Okay. I don't have the right key for the job. Okay, tutaj potrzebujemy jakiegoś klucza. Do tego miejsca potrzebujemy jakiegoś klucza, żeby móc tam wejść, co ciekawe. Bo my tam mogliśmy przejść, czy nie mogliśmy? Chyba nie mogliśmy jeszcze. Chociaż teoretycznie powinniśmy być w stanie, tak naprawdę, patrząc na to, że tutaj mamy przejście. Okej, okay, tutaj widzimy w ogóle, że mamy też jeszcze jedną inną postać, swoją drogą u góry. Czy ja mogę przejść tutaj? Okej, okay, tutaj możemy przejść, ale zobaczcie, że tam pokazuje mi jakieś inne jakby ala przejście, co ciekawe. Hmm. Dobra. Tu pamiętam, nie mogliśmy wejść. Tak, bo tu mnie coś blokuje. Więc dobra, pójdźmy w inną stronę. Poprzechadzajmy się jeszcze, póki tutaj mamy czas. Jak najbardziej zaraz będę chciał tam próbować ratować naszych. A stained glass window filters light through from the outside. Okej. Okay. Tam u góry się coś nam świeci oczywiście tym płomieniem całym. Ale to nas nie interesuje tak bardzo. Okej, okay, tutaj mamy jakieś półki. A copy of Rorschach debunked. It's just ink. The book is filled with beautiful monochrome paintings of faces, animals, scenery. Okej, okay, testy Rorschacha. A handwritten collection of cocktail recipes by L. Bondes. Okej, okay, tutaj mamy w ogóle szafę, jakbyśmy mogli się tu gdzieś schować w takim wypadku. Okej, okay, the candle is curiously cold. Okej, okay, tutaj mamy też jeszcze jakieś automaty. Okej, okay, które nie wiem do czego tutaj nam będą służyć tak naprawdę. Czy my tutaj możemy gdzieś przejść na tamtą stronę? Nie możemy. Dobra, czyli możemy iść tylko tutaj. Mogę sobie spojrzeć? Okej, okay, zobaczcie, że tutaj mamy kogoś chyba ważnego dosyć. Nie mogę tam wejść, mogliśmy zobaczyć tylko tę postać. Inside the cabinet is a single piece of parchment. The plaque... underneath states that this is one of 12 missing pages from the Codex Gigas. Okej. Okay. Piece of parchment, the plaque underneath states that this is one of the lost 116 pages from the original Book of Lehi. Okej, okay, tutaj w każdym razie widzę na pewno. The door is locked tight with a hefty padlock. It could probably be picked open. Okej. Okay. I w sumie oprócz tych przejść nie mamy dalszych żadnych przejść otwartych na ten moment. Okej. Okay. A co tutaj jeszcze mamy? The bookshelf is empty. No wait! Okej, okay. Widać tutaj w takim razie warto patrzeć mniej więcej. The show will start in 1 hour.
Dobra, bo tutaj nie mogliśmy przejść, jeszcze tylko się upewnię, nie mogliśmy. Możemy tylko iść tutaj góra i na prawo. Okej, czyli warto też swoją drogą patrzeć na półki, żebyśmy mogli tutaj sobie zobaczyć właśnie jakieś książki i tym podobne. Znaczy książki, żebyśmy mogli... O, ktoś tu chodzi? To jest ktoś nowy, moi drodzy. To jest ktoś nowy dla nas. Man, I'm gonna need a drink after this. On the one hand, I got Thanos making me walk halfway, telling the spook stories about the stuff here murdering people. Okej, okay, dobra. Musimy się schować tu do szafy. Bo on to zaraz przyjdzie tak naprawdę, znając życie. Tak, zobaczcie. Okej, okay, nie wiem kim ty jesteś, mój drogi, ale ciekawi mnie twoja postać już. Ho, nearly missed this fella. Okej. Okay. Okej, okay, on w jakiś sposób tutaj... tutaj te pomniki jakby, co to... Nie wiem, co to dokładnie jest, ale w jakiś sposób on je tutaj bierze. Okej, okay, i on przechodzi sobie przez te drzwi normalnie. Dobra, chcę zobaczyć, w którą stronę on tutaj zmierza. Czy coś się tutaj będzie nam działo ciekawego. To mamy w ogóle zobaczyć coś do nakręcania tego sprzętu. Tutaj też jakaś jeszcze rzecz prawdopodobnie leży. Potem trzeba będzie zobaczyć tylko, jak musimy właśnie przechodzić przez te płomienie tak naprawdę. No i okej, on po prostu pójdzie dalej sobie. I dalej już nie zobaczymy, gdzie jest. Tak, tutaj, że cię paniszuje. No dobra, mamy jakby ścieżkę też jego przy okazji, dzięki temu widzimy. Mogę sobie tutaj śmiało przerzucić ją do tyłu. Wiemy na pewno, że będzie w jakiś sposób przechodził tędy. Wybaczcie, ale trochę ten. Tam z tym asikiem całym jakoś przechodzi gościu nam. Trochę będzie trzeba tutaj pokombinować, ale widać było, że on tutaj zareagował jakoś na ten sprzęcior. Okej. Czy ja mogłem w jakiś sposób używać Pocket Watcha? Nie, przyznam szczerze, nie pamiętam. Mamy tutaj jeszcze jakąś notkę o barze. What's your poison bar? The What's your poison bar is one of the great draws of the sexy brutal. Every cocktail here is spiced with just a touch of exotic venom from one of the highly dangerous creatures kept within the mansion. It is these venoms that give the drinks served here a kick and flavor that most will never have experienced anywhere else. No to zapewne chodzi o tego pajęczura. This is... Przepraszam. This practice is both highly dangerous and extremely illegal, which only adds to the appeal and palette of the drinks. If it is said that the most delicious and dangerous venom is harvested from an enormous spider lurking deep in the mansion. Dokładnie, jest mowa o tym właśnie pojęciu. Ciekaw jestem, o co chodzi tutaj z tym znakiem. Nie jestem pewien tylko, dobra. Polećmy szybciutko, moi drodzy, do miejsca, gdzie się znajdują kamery. Tu jakąś muzykę słychać, okej. Którędy tutaj muszę iść teraz? Mały kawałek mam do przejścia w sumie, tak naprawdę. Tu do dołu teraz, okej. Już biegniemy, już biegniemy. Tu jeszcze bardziej do dołu? Nie, tutaj możemy pójść na prawo. Tutaj jakieś wyładowania z prądem są związane. Tak, potrzebujemy tutaj. Dobra. Tu mamy włączoną trójkę. Czy on już umiera, czy nie? Mam nadzieję, że jeszcze nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to może być... Tak, już jest po ptokach. Okej, spóźniłem się troszeczkę.
Troszeczkę się spóźniłem. Muszę na początek zacząć od tego miejsca. Dobra, pozwólcie, że zobaczę w opcjach. Aha, nie mam tutaj w opcjach tego możliwości zobaczenia, bo chcę zobaczyć, jak mogę użyć tego. Chciałem zobaczyć, jak ja mogę użyć Pocket Watcha. Tak naprawdę. A, ja zapomniałem, że my za pomocą tego możemy tak jeszcze robić. Okej. To widać, że pajączek sobie poszedł. Tak. Dobra, w jakiś sposób spróbujemy najpierw tutaj uratować naszą dwójkę. Bo to jest coś, co w pierwszej kolejności potrzebujemy ogarnąć. Chociaż tak naprawdę chciałbym zobaczyć, czy my w jakiś sposób mamy tutaj kod do tego miejsca. Chcę zobaczyć najpierw tak, czy mamy mapę. Do tego miejsca nie mogliśmy przejść, bo tam nam blokowało. Tutaj mamy też jakiś padlock, też nie możemy przejść. Tutaj nie możemy, bo są ognie piekielne. Tutaj muszę zobaczyć później, czy jesteśmy w stanie przejść, tak naprawdę. Bo być może bylibyśmy w stanie. Tak, potrzebujemy security code'u. No, a ona tutaj sobie leży. Niestety zginęła koleżanka. No dobra. Niech nam się cofa ten czas, jak najbardziej. I zobaczmy. Teraz tym razem tutaj jesteśmy, w tym miejscu. Cieszy mnie ten fakt. Dobra. Jeszcze mamy sporo czasu na samym starcie. Więc polećmy tutaj. I wejdźmy tutaj do głównego wejścia. Głównego holu. I którędy ja się mogę teraz tutaj stąd dostać tak naprawdę? Moje pytanie brzmi. Okej, tutaj mamy ponownie tę samą sytuację, że też jest zablokowany tymi ogniami całymi. Okej. Nie ma żadnego z tym problemu. Tutaj sobie to odpalmy. Tam u góry na pewno mamy kartę, ale żeby tam na górę się dostać, to ja nie wiem, którędy my musimy przejść niestety. Więc dobra. Zajmijmy się najpierw naszym kolegą. Tak, i to jest dwójeczka od razu. Dobra, udało nam się uciec. O Jesus. Dobra. Dobra, zrobimy tak. Braille Dex? Okej, ona jest ślepa. Ona, moi drodzy, jest ślepa, na to wychodzi. Dobra, wiemy, że tutaj był ten na pewno kelnerzyna. Co my tutaj mamy? Tutaj jest ona. Dobra. Tutaj mamy te napoje. Włączmy kamerę tutaj. Okej, hey, the screen that looks like... O, masz, Trinity? Ale mi czas przyspieszyło. Trinity! What the hell, Trinity! Okej, ale mi czas przyspieszyło w ogóle. A terrible run of luck, sir. Okej, jak już biegnie tam do niej. Okej! To mega szybko poszło. Oh god, easy now! Jest cała? Jest cała. Laskę od razu też dostała i żyje, kochana. Okej, przepraszam. Wow, wow, I've got you. Clay. Clay, thank God. Let's get you up. Okej, I have to get this mask off. Musi ściągnąć maskę. I on tak samo też zdejmuje. Cudnie. Ona jaka ładna też w ogóle. I don't know what happened. What a fright. Boone!
What are you doing here? Man, what a nightmare. Was it you who turned on the cameras? If you hadn't, I don't know what. Thank you so much. Thank you. Let's get out of here, Trin. But you could use a drink after that. Man, I could use a drink. You know me so well. Round of blackjack, loser does shots. Heh, sounds like a plan with no possible downside after you. Okej, jestem ciekaw tylko, czy my dostaniemy zaproszenie ala od niej teraz przez to. Bo tak naprawdę uratowaliśmy ich dwójkę. You save Trinity and Clay. The quietest of sons are clear to you. Ale zobaczcie, że on nadal bierze ze sobą maskę. You found a way to protect them, Boone. Clay is an unstoppable force once roused, he and his brother both. But it's Trinity who is special. Take her mask, it's her gift to you. Okej, okay, tutaj mamy też jakieś ciało w ogóle czyjeś kolejne. Co tym razem będziemy umieć? Trinity's perfect hearing. Trinity's mask allows you to hear even the smallest sounds. While spying or hiding, listen to whispered conversations or other quiet noises by using the power when the prompt appears. Additionally, you will now be able to hear more when you listen out to your surroundings. Has extra... Okay, miała wyjątkowy słuch. Her blessing is now yours. With that mask, you will be able to find the way through the... through to the guest rooms. There is a girl there who is fighting so hard against the darkness in this place. She needs your help, Boone. Okej. Okay. Czy my będziemy mogli jeszcze chodzić, czy nie? Nie, czas się cofa, moi drodzy, już. Okej. Okay. Jestem ciekaw, jak to w takim razie będzie wyglądało teraz z Trinity i z tym. Czy my będziemy mogli w jakiś sposób jeszcze nadal dostać ich ciała? Znaczy, dostać się do ciała tutaj... tej naszej Trinity, tak naprawdę, bo chciałbym dostać jej zaproszenie. Chociaż pytanie też, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teoretycznie może jej zaproszenie nie potrzebujemy. Aczkolwiek nie chciałbym stracić tutaj możliwości, żeby je złapać. Dobra, jak to teraz będzie wyglądało? Okej, nadal się pokazuje tak samo, jak to było. Hmm. Dobra, przejdźmy śmiało. I tu w tym pokoju chciałbym się schować i zaczekać na moment, kiedy tutaj właśnie ktoś będzie przychodził tak naprawdę. O której tutaj ktoś będzie? Okej, okay, nie tak dużo tak naprawdę musimy poczekać. Szczerze, brakuje mi trochę w tej grze nieco jakby zarządzania fajniej czasem, możliwość cofania, możliwość trochę dawania do przodu. Jeśli chcemy konkretne rzeczy jakieś osiągnąć tutaj, ale chociaż tak naprawdę czekać tutaj nie wiadomo jak bardzo też raczej nie będziemy musieli. Na szczęście gra na tyle szybko tutaj sobie działa, że powinno być wszystko w porządku. Ale zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, co tutaj będzie się działo. Więc pozwólcie, moi drodzy, że ja tutaj zaczekam i zobaczymy, czy faktycznie będziemy znali tutaj teraz kod dzięki temu, do wejścia tam. Dobra, moi drodzy, mamy generalnie tutaj naszą Trinity. Mam, I'm so sorry, but no, this room is off limits. Off limits? Since when are rooms off limits? It's, well, it's a surprise, ma'am. Ah, now what have I said? Dash it all. A surprise? Oh, don't worry, I wouldn't want to ruin any surprises. I wish you sounded more sincere, ma'am. I can virtually hear, okay. Strasznie szybko te dialogi tylko czasami przechodzą. Czy on od razu tam będzie wracał?
Spacja, okej. 5, 5, 6, 4, okej. Drink prepared, camera free, turned off. Ghost really should have gotten Grayson. He would never have been so sloppy as to use keypads. Probably because he would have known in an instant. Okej. 5, 5, 6, 4, ponownie to samo, okej. Tam było słychać jakiś wystrzał. Okej, generalnie teraz, jak sobie poczekamy, to mamy na spokojnie możliwość do tego, żeby tutaj Trinity była martwa na pewno już. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc okej, jestem ciekaw tylko, czy jakbyśmy weszli tam wcześniej trochę, to czy by nas widziała mocniej, czy nie. Tu jest nasz druh, oczywiście ten, okej. Ej, tutaj na kamerze w ogóle jest karta, teraz zauważyłem. Okej, to było cool. To było fajnie schowane, muszę przyznać. Nie zauważyłbym tego, gdyby nie fakt, że teraz tu się rozejrzeliśmy. Dobra. Muszę generalnie poczekać do czasu, aż ona tutaj padnie tak naprawdę. Więc chcę zobaczyć, czy może tutaj na przykład są też jeszcze jakieś inne... A, moment! Czy my możemy... Okej, do tych drzwi też się możemy dostać dzięki temu. Okej, mamy, moi drodzy, nowe przejście. A say a building a traveler is impossible to tell. Mamy tutaj jakiś obraz. The painting is a maelstrom of chaos and darkness. It's not welcoming. Okej, ktoś tu wbił. Okej, wbił kolejny ze stych. Are filled with gambling. Aha, Boże Święty. Okej, bo tutaj będzie gościu nam przechodził w takim wypadku. To chcę patrzeć mniej więcej, gdzie on się tutaj znajduje cały czas. I mam nadzieję, że nie idzie w naszą stronę. Nie, nie idzie, dobrze. Dobra, przestańmy patrzeć i spójrzmy, w którą stronę on tutaj zmierza. Szlak, nie chciałem, ale dobra. On generalnie, widzę, tutaj przechodzi obok naszego tego. Dobra. Chodźmy tutaj i wróćmy się w to miejsce. Tak, chodź śmiało. Fajnie nam w ogóle pokazuje, z czym mieliśmy interakcję. O! Okej, tu jest przez wentylację możemy zerknąć. A forest scene blurred and strange or a skyline. Okej, zobaczmy, co tutaj się znajduje. Kolejne jakieś mniej typowe miejsce. Key of old habits. Check your inventory for details. Okej. I możemy wejść tutaj na górę teraz. Po schodkach. Czy to znaczy, że będziemy na tych górnych jakby ala... O, Jesus! A i tutaj mamy first floora już. Okej. The cabinet is empty. The room gives you a strange feeling of déjà vu. Déjà vu. Or has that not happened yet? Okej, możemy się tutaj przechodzić dalej. Jezus, tutaj jest strasznie dużo miejsca tak naprawdę do zwiedzania. Music rooms. Something very cold and solid is blocking... Okej, coś nas tutaj blokuje. Dobra. Jeszcze sekundkę chyba możemy, mi się wydaje, pochodzić. Co my tutaj mamy? The fireplace is a huge and extends deep into the wall. There is a tiny carving of a moth on one side. Okej. The fire is roaring. Its intensity causes your heart to race. Okej. Co mamy tutaj z kolei?
O, tutaj mamy te górne przejście. Okej. Już sobie od razu możemy wziąć tę kartę. Dimension Garden stretch out into the distance. I tutaj nie możemy przejść, bo tam nas blokuje ten cały cień. Okej. Okej, tutaj mamy kolejnego jakiegoś sługusa. Okej. Willow Blue, The Flame in the Dark. I spotkaliśmy nową w takim razie chyba postać w takim razie, którą musimy tutaj uratować. Chociaż nie jestem pewien, chyba przez dosłownie sekundę tak naprawdę. Tutaj jest? Ona czy... Bo nie jestem pewien, bo tak pokazało mi, że tutaj ona, że ktoś ma być, ale nie widziałem jej w ogóle nigdzie indziej. I on w ogóle pokazuje, że ona jest już wcześniej martwa. Jesus, ile my tutaj mamy rzeczy do chodzenia. A painting by Tequila Bell, it's signed by E. Bondes. There's water seeping through and pooling under the floor. The wall is damp and touch. Okay. There is makeup spread across the desk as well as a pen and writing paper. It looks like the top sheet was torn off. Okej, okay. I on pokazuje, że ona jest już dawno martwa. Okej, coś mogę zrobić z tym kluczem? No właśnie, nie mogę. Raczej to było sensowne, że ten klucz nam tutaj nie pomoże. Kolejny z pokoi. Dangerous looking books fill the shelves. One appears to describe how to split and hide part of your soul through murder. Okej. There's a potent smell of spices and musk emanating from the trunk. To zapewne jest jej pokój. The desk is covered with macabre bone and skull designs. Okej, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy ja tędy wyjdę w stronę, którą bym chciał? Nie jestem pewien. Pozwólcie, że zobaczymy mapę. Raczej nie. Wiecie co? Myślę, że nie zdążymy chyba wrócić to na dół. Okej, tu mi pokazuje w ogóle jakieś pineski i tak dalej. Całkiem cool, że te pineski się tutaj pokazują. Good night, ladies and gentlemen. Dobra, po prostu patrzmy. A small desk presumably for writing or sketching. Okej. A table filled with art supplies. Fluorescyjna. Okej. There is a chalk sketch on the canvas. It has a different feel to do. Okej. W porządku. Wejdźmy tutaj sobie tylko do tego pokoju, żebyśmy zobaczyli, co się tutaj jeszcze znajduje i się nam czas właśnie cofnie. Tracimy ten klucz cały. Ale wiemy, gdzie on jest przede wszystkim. Okej. Mamy na pewno kod. Trzeba będzie na pewno zwrócić się tam, kiedy będzie nasza tamta ginęła. Umiałem to zrobić na początku, ale teraz w sumie mamy jeszcze więcej czasu tak naprawdę, żeby zapoznać się, co się będzie tutaj działo z tym wszystkim. Dobra. Tutaj jest... A, tutaj mamy pineskę do tego, do kamery po prostu. Dobra, kamerka wyłączona. Okej, i w ten sposób mamy oznaczone te zegary swoją drogą. Dobra, trzeba będzie pamiętać o tym. Fajnie by było móc sobie zrobić jakieś tutaj przejście do tego, żebyśmy szybciej mogli się tam dostawać. Ale dobra, na razie przejdźmy tutaj. I proszę bardzo. Tu na górze, dosłownie nad nami, musi być ktoś, kto się zalał albo coś podobnego, bo zobaczcie, że tutaj jest masa wody. Dobra, mamy klucz. Ale wejdziemy ponownie na górę sobie. Wejdziemy ponownie na górę i tym razem za... Nie! Cholera jasna. Przepraszam. Dobra. I przejdźmy się tym razem w tę stronę. Aha, no to bardzo niedaleko w sumie. Scorpion Fish, a fierce beauty with striking colors. A single drop of his poison is used in the Abyssal Bite cocktail, available in the casino bar. Okej. Dogfish. This sleek little shark was rescued from an unscrupulous restaurant. Has so far eaten a small fortune in exotic tank mates. Słyszę zegarek w ogóle głośniej. Transcendent Angler. Angelfish. Cruel selective breeding has created this exquisite angelfish variant. It has no mouth and exists only as decoration. Okej, czy ja mogę tutaj wejść?
Mogę tutaj wejść i tutaj jest ta nasza właśnie chyba, którą tutaj potrzebujemy zobaczyć, co się z nią dzieje. Tak. Okej, spacja. It's a good thing you shared your secrets. Okej. Ooooooo. Ale się wstrzeliliśmy, moi drodzy, w ogóle? Ale żeśmy się wstrzelili w moment. Dobra, zobaczmy, co się znajduje tutaj. Kolejne miejsce i kolejne jakieś karty. Mamy Guest Room's Winding Key. Okej. Proszę bardzo. I tutaj mamy rybcie. Devil Monarch Fish, a variant of the Tiny Devil's Hole Pupfish. One fish is approximately every 100th generation develops into this Sonic Monarch mutation. Okej, okay, co tutaj mamy? It's a spiky box with a big padlock. Czy mogę tutaj na przykład czegoś użyć? Nie. No to wychodzi, że nie mogę. The sitting in this room has a very clear VIP feel to it. Okej, okay, dobra. Przejdźmy się w takim razie tutaj. Jestem ciekaw, czy tutaj już możemy przechodzić? Możemy przechodzić, okej. I przejdźmy tutaj przez to tajemne przejście. Uuu. Ja tu akurat nie. This is not the right item. An almost impossible chain suspended a glowing skull over the doorway. It radiates a sense of repulsion and dread. Okej, ktoś się tutaj zbliża. Nie, ktoś tam jest. Tam jest nasza właśnie ta, ale nie możemy tam niestety wejść przez to. Czyli z nią prawdopodobnie dzieje się coś w tamtym miejscu. No dobrze. Czy my gdzieś jeszcze nie byliśmy? Tu są jeszcze jakieś pokoje tak naprawdę. Dobra, to przejdźmy się tutaj. Dobra. I tutaj chodźmy. Dzwonnica. A rope connected to the bell is tied to the wall. Okej. Okay. It is a sheer drop down into the darkness. Z tego, co mi się w ogóle wydaje, to było widać, że ona coś z tą dzwonnicą miała wspólnego. Hu hu hu, kolejne. Lamprey, also known as the Bastard of the Deep. This highly unpleasant character is a reminder to all of us that life is as ugly and draining as it is beautiful and noble. Okej, okay, i tutaj mamy zegar. Needs to be wound. Okej. Okay. Czy mogę go nakręcić sobie teraz? Możemy. Proszę bardzo, chcę, żeby był nakręcony i chcę, żebyśmy tutaj mogli startować. Dobra. Zobaczcie, że ona tutaj teraz jest. Okej, my nie możemy tutaj wbić tak naprawdę teraz, w tym momencie. Ale zobaczymy jej moment śmierci, zobaczcie. Czyli w momencie jak tutaj... dzwon bił, to ona się powiesiła. Okej. Serio, jeszcze? Ona chyba jeszcze dycha w takim razie. Okej, teraz. Teraz możemy wejść. Bonki! Okej, mamy jakiś klucz w takim wypadku. I on zapewne jest tutaj pomocny do... Chociaż moment. Stop. Czy ja mogę? Jeszcze póki mamy tutaj czas. Her body swings above the darkness. Chciałbym w jakiś sposób dostać od niej zaproszenie jej. Ale chyba to nam tak łatwo nie pójdzie. Dobra, ten klucz na pewno tutaj będzie potrzebny do tego miejsca. Mi się przynajmniej tak wydaje. Dobra, Z. Okej. To nie to! Okej. W takim razie trzeba zobaczyć jej rzeczy. Czy tutaj nie było czegoś, co miała zablokowane na przykład? The desk using the bone key, okej. The desk contains some sort of recipe for something called the Hungry Charm.
Okej, okay, już klucza tutaj nie mamy tamtego. W porządku. Skąd mogę dostać jej zaproszenie? To mnie ciekawi. Okej, okay, dobra. Przejdźmy się tędy. Lećmy tu do dołu. Jeszcze. Chociaż moment, przepraszam. Tam widzę, że coś jest na ziemi. Tutaj jeszcze te kwiatki. Nie. Tutaj nie będziemy wśród nich mieli niestety żadnych kart. Co to jest? Hungry Charm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra, polecę szybko, bo to zapewne o to chodzi. Zapewne z tym możemy przejść przez tę czaszkę. Musimy się trochę śpieszyć, bo tylko czasu no mamy coraz mniej tutaj. Z. That is not where it is used. Okej, okay, Jesus, to w takim razie gdzie my to potrzebujemy użyć? Może z tymi stojakami ze świecami na przykład? Zobaczmy. But it doesn't seem to be the right way to go, okej. Way to go, superstar. Dobra. Przejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Pom-pom fish. This puffy black fish has long hair-like fins and looks like an indigent. Okej, przyznam szczerze, nie wiem, jak czytać to słowo. Indigent? Drowned rat? Myślę, że tak można by było to czytać, choć nie jestem pewien, możecie mnie poprawić w komentarzach. The chair looks like very well used. There are some red hairs on the backrest. A sense of peace and calm emanates from this corner of the room. Okay. Pygmy sunfish, affectionately named Mambo, loves to dance. Dobra. A jeszcze nie sprawdzaliśmy sobie tej rybki. Golden koi. The generations of koi have been fed and on pure gold flakes to create this stunning creature with solid gold scales, donated by our friend Aurum. Okej, okay, zobaczcie, że tutaj w ogóle im później jest, tym bardziej zaczyna padać jakąś taką krwią. Czy ja mogę cię zabrać jakoś stamtąd, albo dostać twoje zaproszenie, bo na tym by mi zależało? Okej, okay. Koniec czasu. Wiemy, gdzie jest ten klucz i wiemy, gdzie jest ten charm w takim wypadku, tylko nie wiemy, do czego one nam tutaj będą potrzebne w takim momencie. Opa. Okej, okay, i znowu jesteśmy tutaj. W porządku, nie wiem, dlaczego tutaj akurat jesteśmy. Mam wrażenie, że czasami gra nie załapuje tego, co ja robię. Ale w porządku. Czy my gdzieś teraz moglibyśmy polecieć dalej? Na pewno trzeba spróbować ją uratować. To jest 100%. Więc dobra. Chodźmy tutaj. Okej. Okay. Enormous snakes. O! My tu możemy w ogóle zabrać. It's an old fashioned vinyl record player. No tak, w sumie my nie patrzyliśmy tutaj za bardzo na te rzeczy. Filled with every poison under the sun. Some alcohol here too. Dobra. The glass tank under the bar is filled with creepy crawlies. All shapes and sizes. O! There is movement in the sand in this tank. Okej, okay, tutaj mamy szafę? Tak, tutaj mamy szafę. Nie, to nie ma sensu, żebyśmy w tej szafie siedzieli teraz. Czy tutaj nadal nie możemy tędy przejść? Okej. Okay. Co się mi tutaj pojawia? A, zobaczcie, pojawił mi się ten! Pojawił mi się tutaj grubcio. Hey, is that... Heh, even in a hangout like this. Your handiwork a mile away, Willow. Okej, okay, dobra. Chcę tutaj wbić na szybko. Przebiec. I tu się schować do szafy. Albo coś podobnego zrobić. Okej. Okay. Aha, nie mogę się schować do szafy niestety. No dobra, ale i tak będziemy go lepiej widzieć z tej perspektywy niż z tamtej. Okej, okay, Thanos said the statue is through here.
Aha, i on idzie do tamtego pomieszczenia teraz. Okej. No ale tutaj niestety nie wejdziemy, bo tutaj mamy... Właśnie, coś nas stamtąd odstręcza. Okej. W porządku. Chodźmy tędy. Chodźmy ponownie tutaj. Chociaż czy chcę tutaj iść? Chcę w końcu zobaczyć... Aha, dobra, dzień dobry. Ty tutaj teraz? Trinity o tej porze tutaj? A, no tak, bo ona teraz będzie podsłuchiwała. Ona teraz tam będzie podsłuchiwać tego kodziku. W porządku. Tutaj mamy ten cały CCTV room. Tutaj jestem ciekaw, o co chodzi z tymi statuetkami na pewno. Okej. I tu na piętrze mamy sporo rzeczy jeszcze. Nie wiem tylko co, właśnie dokąd prowadzi ten cały pokój. Ale dobra, broszury w ogóle. Casino. The Camera Room. Keeping the mansion and its guests safe and secure is an enormous task, and one which the Marquis and his security team took very seriously indeed. The previous head of security, Clay Rockridge, would often confirm suspected cheating from this room here, but take no immediate action. It would only be later on in the grounds on the mansion after dark that the preparators would find themselves with their heads held underwater in the beautiful garden fountain. But only until they saw the error of their ways, of course. Okej, mamy tutaj jeszcze z tutoriali zapewne... Tak, tutaj odnośnie tego słuchu Trinity. Chapel Secrets. Mamy tutaj jakieś sekrety. Okej. Tutaj widać, że są jakieś poukrywane rzeczy, albo coś lekko jest odkryte. Ciekaw jestem, czy my do tego czapelu jeszcze będziemy mogli wrócić. Kiedykolwiek, ale dobra. Na razie na ten moment patrzmy. Chociaż wiecie co, chciałbym móc zaliczyć sobie tutaj to. Czy ja mogę czas tutaj? Do you want... Tak, do 8. Tak, i teraz... Teraz tutaj nasza... Okej. Tak, Clay, pomóż mi. Okej, u niej jeszcze chwilę tak naprawdę. I będzie już wtedy wszystko wiadomo. Możemy tutaj sobie włączyć kamerę. Tak, żeby po prostu zabić jako tako czas. Dobra, i ona tutaj wbija właśnie w pajęczynę. Oj, przepraszam, mikrofon, uderzyłem nieco. I mamy pająka. Tak. Pajączek zajął się naszą Trinity. Obwini ją właśnie i zaraz ją tutaj uciupię. I w końcu to będziemy to zaproszenie. I zobaczymy też przy okazji tę drugą osobę tak naprawdę. Dawaj, pajączku, dawaj. Ciekawe, czy ja mogę tam wbić teraz, tak naprawdę. Nie mogę jeszcze wbić, okej. Na razie jeszcze tutaj pajączek robi swoje, dawaj tam. Rób i się nie obcy dalej. Coś na pewno z tym prądem tutaj też jest związane i mi się wydaje, że ktoś napełnił sobie wannę całą z wodą. Zalał jakby jakieś pomieszczenie i się pod ten, i miał okazję prądem się pociurać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak może być. Okej, jestem ciekaw, o co chodzi z tym F1? Kiedy nam się ono podświetla nagle. Jeszcze? Możesz już zabić ją, pajączku? O, skończył. Podoba mi się fakt, jak bardzo ta muzyka czasami się tutaj zmienia, jak tutaj dobrze to widać. Dobra, widzę, że możemy już bić.
Cudownie. Zobaczmy w takim razie w końcu ten pokój. Tak, mamy zaproszenie. Her body is slashed all over. The cuts are so deep that bone is showing. Okej. Golden trolley. Tropikalne drzewko tutaj. Okej, nic więcej nie widzę. Okej, ale ona została tutaj spuszczona w jakiś sposób stamtąd. Czy mogę sam też wybić te pajęczyny? Nie mogę. W porządku. Udało nam się w końcu zdobyć to zaproszenie, więc się cieszę. Winyl to tam się oczywiście nam zgubi, ale dobra. No to tak chyba idealnie na zakończenie, moi drodzy, odcinka nam się to udało zrobić, więc na pewno przyszły odcinek będziemy kombinowali z tym, co musimy zrobić w takim razie z tamtą... Jak ona miała? Progress. Jak ona miała? Willow Blue. Co będziemy musieli tutaj zrobić z Willow? Mamy już 3 zaproszenia z 9. Mamy na pewno od Sixpence'a, mamy na pewno od Trinity teraz. A, i przepraszam, mamy również ten, mamy również tutaj jeszcze od naszego Kleja. Więc jest okej, tylko zastanawiam się, jak ja mogę zabrać zaproszenie tutaj od niej. Bo to może być troszkę bardziej intrygująca sprawa. Ale jakoś sobie będzie trzeba poradzić, nawet to wychodzi, więc będzie w porządku. Mamy tutaj jeszcze odnośnie Trinity, jeszcze przeczytam wam tu na sam koniec. I będziemy się, moi drodzy, żegnać. The Move by Moonlight. The blind artist Trinity Carrington is one of the most gifted sculptors in the world. Okej, czyli jest rzeźbiarką. The Marquis saw one of her statues while visiting a church with another of the guests in the mansion and tracked her down to create the carvings to decorate the sexy brutal. The elegance of her work is quite at odds with her wicked sense of humor and complete disregard for rules. She was caught cheating at cards using her extraordinary sense of touch and hearing, but this delicate situation introduced her to her future husband, head of security Clay Rockridge. So she considered herself a winner regardless. Okej, w taki sposób to wygląda. Tutaj mamy tego gościa całego o tej godzinie. Dobra. Cudownie, dzionek się kolejny zaczyna, ale niestety dla nas się tutaj, moi drodzy, kończy. Jestem ciekaw w takim razie, jak będziemy musieli uratować tamtą Willow naszą. Ale to się zobaczy, okaże w następnym odcinku. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Dajcie mi śmiało znać, jak myślicie, jak możemy tamtą uratować. Bo na razie nie mam jakichś większych pomysłów, na pewno musimy się w jakiś sposób dostać do tamtego miejsca, do którego ona wcześniej wchodziła. Ale... co my tam musimy zrobić, nie jestem pewien. Być może musimy tam użyć jakiegoś kodu? Coś powiedzieć? Będziemy musieli tam podejść na pewno, zanim jeszcze Willow tam wejdzie. No i zobaczyć, czy doda radę, czy nie. Tak naprawdę w tym momencie. No i być może jeszcze trzeba będzie trochę pozwiedzać, zobaczyć przede wszystkim, do czego będzie ten klucz. Wydaje mi się, że ten klucz, moi drodzy, będzie potrzebny. Tutaj jeszcze wam na szybko pokażę. Tutaj mieliśmy ten padlock cały, więc wydaje mi się, że tutaj będzie nam on potrzebny. Ten, jaką ma maskę w ogóle ciekawą. Więc wydaje mi się, że to będzie nam potrzebne, ale zobaczymy, jak się to okaże dalej. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak The Sexy Brutal. Ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też się pojawiają, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, będziecie się dobrze bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wraz z motkami i do zobaczenia następnym razem. Papatki!